O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani Halina Florek, była już prezes zarządu firmy Werner Kenkel w Krzycku Wielkim. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Była prezes zaledwie od 3 dni po 21 latach. Tak, po 21 latach. Dokładnie od 1 lutego roku 2000 rozpoczęłam pracę w firmie Werner Kenkel. No i tak to tyle lat minęło już. No i właśnie, bo to też trzeba powiedzieć, to nie jest tak, że zwolnili, tylko emerytura. Nie, absolutnie, absolutnie, panie redaktorze. Cyfry w kalendarzu są nieubłagalne. Czas nadszedł. Ale to pani zdecydowała, że czas nadszedł, czy firma? Tak, ja zdecydowałam. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę to ja mogłam 5 lat temu zgodnie z ustawą o emeryturach przejść już. Natomiast zakładałam od samego początku, że popracuję dłużej, te 2, może 3 lata. Ale później w rozmowie z właścicielami wyszło więcej. No i tak to zapadła decyzja. Miało to być tak naprawdę na koniec czerwca, później na koniec roku. No ale nie ukrywam, że okres pandemii to też trudny czas, ale, a tak to po zakończeniu roku. Bracia Kenkel tak namawiali, żeby jeszcze zostać mocno i tak musiała pani... To znaczy zrozumieli, namawiali te poprzednie lata już, a później to już naprawdę ustaliliśmy, że tak jest. No słucha się tych wszystkich, którzy mówią, że też trzeba wiedzieć, kiedy odejść. Także uważam, że pewien etap trzeba było w którymś momencie zamknąć. Nie ukrywam, że nie było to łatwe, ale na tyle jest to takie miłe i dla mnie bardzo ważne, że ani właściciele nie zatrzaskują przede mną drzwi, ani ja nie zatrzaskuję za firmą. Także ta relacja jest wzajemna. I tak to pozostanie. Właściwie można powiedzieć, że pani towarzyszy firmie Werner Kenkel od samego jej początku, tak? Od dawna, tak. Bo 2000 rok pan Werner Kenkel zaprasza panią do prowadzenia właśnie tej firmy. Tak, żeby tutaj wrócić do tego 2000 roku, to powiem, że ten mój okres, bo to jest 43 lata pracy zawodowej, czyli to jest prawie pół tego okresu mojej drogi, to jest właśnie tutaj w firmie Werner Kenkel w Krzycku. Przez 12 lat pracowałam w banku spółdzielczym we Włoszakowicach i to tak właściwie w tamtym momencie, po tych 12 latach, w momencie, kiedy pan Werner Kenkel tworzył firmę z partnerem niemieckim, firmę Palimex we Włoszakowicach, wtedy poprosił mnie o prowadzenie tej firmy i tam byłam przez 10 lat. Przez 3 lata wspólnie. Poznali się państwo w banku? Tak, tak, oczywiście. Obsługiwała dlatego, pani... że ja rozpoczynałam w 78 roku w pracy w banku, natomiast pan Werner swoją działalność rozpoczynał w 79 roku. I to w tamtym czasie oczywiście korzystał również z kredytów, z obsługi rozliczeniowej, także pani była właśnie opiekunem pana Wernera, tak mogę... Nie, byłam dyrektorem banku w tamtym czasie, tak, więc... I przyszedł w którymś momencie i powiedział... Tak, że mam przyjść i zakłada firmę Palimex i co też powiem, nie było łatwe, to było duże wyzwanie, bo w tamtym czasie to były firmy tak zwane joint venture, które kierowały swoimi się zasadami, Izba Inwestorów Zagranicznych, tam trzeba było mieć zezwolenie na takie prowadzenie takiej firmy i tak dalej, prawo celne, prawo dewizowe, wiele tego wszystkiego było. To powstawało po byłym oddziale PBRoL-u Ostrów we Włoszakowicach. No ale udało się. Natomiast panowie... Bała się pani, banki są takie stabilne, no takie właśnie, to stateczne, nie była, to a nie tu była, zupełnie nowe coś. To nie była łatwa decyzja, ale widać, że lubię wyzwania i podjęłam to wyzwanie. Natomiast panowie wspólnicy się rozeszli chyba po 3 latach. Silne osobowości, jeden i drugi. Natomiast ja zostałam tam przez 10 lat i po 10 latach w roku tym 2000, któregoś dnia pan Werner zadzwonił do mnie
i prosi, żeby przyjechać do firmy do Krzycka, bo to on już tworzył wtedy firmę w Krzycku. Na co mówię, że no wiesz Werner, ale dzisiaj nie mogę, bo dzisiaj przyjeżdża Horst Menke z Niemiec, mój ówczesny prezes. A on mówi, a co tam, mówi, to jest na pół godziny, mówi, przyjeżdża i koniec. A który będą, mówi, ja no 12, pierwsza, zanim z Hamburga dojadą, to pół godziny jesteś tutaj i nie ma sprawy. No i po prostu zaprosił mnie do siebie, do biura, usiadł naprzeciw mnie, no i mówi, masz tu od jutra zostać prezesem tej firmy. Tak powiedział? Tak powiedział, tak, dokładnie jak mówię. Od jutra prezesem. Ja bym chciał, żeby do mnie ktoś przyszedł i powiedział, od jutra masz być prezesem. Nie, to nie, co nie było łatwe i dla mnie to było olbrzymie zaskoczenie, natomiast on tłumacząc mi później, prawie ze łzami w oczach, powiedział o swojej historii choroby, bo to było poważnie zachorował i lekarze absolutnie zabronili, żeby wykonywał taką pracę stresującą, że musi się odsunąć. No więc wtedy zaczął, żeby myśleć. To nie było łatwe. Oczywiście nie powiedziałam od razu tak. To już była też nowoczesna firma. Już była i w budowie kolejnej hali. Już były maszyny, urządzenia, też nowoczesne, ale no, i trochę czasu trzeba było, żeby taką decyzję podjąć. Ja tutaj na moment przerwę, bo słuchacze z powiatu leszczyńskiego pewnie wiedzą, że to jest największa firma właśnie w całym powiecie leszczyńskim. 1400 osób zatrudnia, potężne hale właśnie w Krzycku, ale to nie jest jedyny zakład Wernera Kęgla, prawda? Nie. Muszę powiedzieć, że to był w tym 2000 roku, to był Werner Kęgel, spółka z o.o. w Krzycku Wielkim, który zatrudniał około 300 osób, gdzie już były dwie, trzy duże hale po tamtejszym pomie, bo to zostało zakupione przez Wernera od pomu. Natomiast na dzisiaj możemy mówić, że to już jest grupa Werner, jest, nie możemy mówić, tylko to jest grupa Werner Kęgel, która posiada zakłady trzy tutaj firmy krzyckiej, czyli zakład Flexo w Krzycku, zakład Offset, to są techniki drukowania, my je tak nazywamy, i zakład stendów we Włoszakowicach, a od 2014 roku to jest również duży, funkcjonujący, z własną tekturnicą, zakład w Bochni w Małopolsce. No, Bochnia, niedaleko Krakowa. Także razem to jest około 1700 osób. Ale tutaj może, panie redaktorze, nie na ludzi, bo tak jak mówiłam, kiedy przyszłam do firmy, to było około 300, dzisiaj jest razem 1700. Natomiast nie o ludzi tutaj chodzi. Może takim, żeby zobrazować, jaka to jest wielkość firmy, to może powiem, że w grupie dziennie wyjeżdża około 150 samochodów ciężarowych, ciężarówek załadowanych naszym towarem. A ten towar to opakowania, przypominam, tekturowe. Jeżdżą jak daleko? No, w Polsce oczywiście, ale też mamy, można powiedzieć, do całej Europy, bo jest i Anglia, i Niemcy, i Holandia, i tutaj południowe kraje, także dodać należy, że dzisiaj to jest około 20% naszej produkcji, to jest eksport, także... Ale to nie było tak, że w 2000 roku to było Ściewnisko, a dzisiaj jest San Francisco? Nie, absolutnie. Bo te podwaliny Werner budował już od 79 roku. Na początku to był garaż na ulicy Leśnej we Włoszakowicach, gdzie pracowały dwie, trzy osoby, a później to była ulica Rzemieślnicza. Jak nazwa wskazuje, na dole zakład rzemieślniczy, do góry mieszkanie, ale ciągle rozbudowywał. Ja powiem, że dzisiaj z całą odpowiedzialnością, taką satysfakcją mogę powiedzieć, że pracowałam w firmie, w której właściciele, zarówno świętej pamięci Werner, jak i Adam i Damian ówcześni, rozumieją to, że pieniądze wypracowane, zyski trzeba zostawiać firmie. Tą firmę trzeba rozwijać. Nie można stanąć, zawsze trzeba iść dalej. I to sprawia rozwój, bo czasami też jest błędne, bo niektórzy widzą na papierze wynik finansowy, zysk, a to możemy sobie to pozwolić, kupić, nie wiem, też jakieś takie niezwiązane z firmą.
a potem rzeczywistość jest inna, bo na papierze wynik to jest dopiero jaskółka na drzewie. Ten wróbel w garści to jest dopiero rzeczywistość. O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. To jest taka branża, gdzie trzeba się ścigać, jeżeli idzie o technologię, nowoczesność, gdzie trzeba nadążać, tak. Kupować coraz to nowe rzeczy, wprowadzać nowe technologie. Tak, ja powiem, że jest to, wydawałoby się, że to jest, a co tam, no łatwa branża, wykroić pudełka, ustawić gdzieś tam na magazynie, proszę bardzo, pan chce 1000, pan 5000, nie, to jest bardzo trudna branża. My obsługujemy, Samokrzycko obsługuje około 1000 odbiorców, a proszę mi wierzyć, że trzeba dostosować każdą produkcję, każde opakowanie do danego klienta. Są klienci, którzy mają po 100 i więcej opakowań, tylko jeden klient. Każde opakowanie to jest odpowiednia grafika, to jest odpowiedni najpierw skład surowcowy, grafika, nadruki. To wszystko musi być dostosowane, więc tych rodzajów opakowań są miliony. A oczywiście konkurencja na rynku jest olbrzymia. Patrzeć na to, w Polsce mamy bardzo dużo dużych firm, koncernów międzynarodowych, ale mamy również mniejsze firmy, choćby tutaj zobaczyć w Leszczyńskiej. Każdy w jakiś sposób jest konkurencją, ale właśnie to, żeby być przygotowanym, żeby zdobywać to najlepsze na rynku, żeby zdobywać klientów, to jest to, że trzeba być przygotowanym. I to o tym, że jest się dobrym, nie świadczy, że się jest największym. Trzeba robić tą dobrą jakość, te wartości firmy, ta odpowiedzialność, partnerstwo, nowoczesność. I tu właśnie ta nowoczesność w wygrywaniu, w tej konkurencji ma bardzo duże znaczenie. Na dzisiaj firmy to są naprawdę bardzo nowoczesne linie produkcyjne. To dziesiątki takich linii, wysoko zautomatyzowane. To jest całe otoczenie systemów informatycznych, połączonych, które to wszystko obsługują i które są kompatybilne. No ale to jest przede wszystkim wykwalifikowana, bardzo odpowiedzialna, oddana, mądra kadra zarówno wszystkich pracowników i menadżerów i wszystkich pracowników, którzy pracują. To jest też szkolenie, to są szkolenia, bo to nie jest tak. My dziękujemy szkołom za świetnych absolwentów, którzy są bardzo dobrymi pracownikami. Ale tak jak trzeba firmę rozwijać, tak trzeba również dać szansę ludziom, żeby oni się mogli rozwijać. A wtedy, kiedy przychodzą kryzysy, panie redaktorze, to wtedy trzeba być właśnie przygotowanym. A mieliście takie poważne kryzysy? No, co, tak nie spała pani po nocach? No, oczywiście, że tak. Panie redaktorze, kryzys to jest reguła ekonomiczna. Także na to trzeba być przygotowanym. To są zasady ekonomii. Jak nie ma kryzysu, to wam się nudzi, tak? Nie tak. Fajnie, gdyby zawsze było tylko najlepiej, tylko wzrost i tylko spokój. Ale takie kryzysy były, chociaż 2002-2003, potężny kryzys 2008 rok, który się ciągnął, no i teraz obecny czas pandemii, walczą wszystkie zakłady, wszyscy osobiście, każdy z nas doznaje skutków pandemii, siedzimy uwięzieni, ale w tym momencie też właśnie trzeba, tutaj jest, procentuje to, że mamy tą nowoczesność, że możemy wiele zrobić, a w zautomatyzowanym systemie, że ludzie to rozumieją, bo te obostrzenia, które są wszędzie, bo i u państwa trzeba wejść w maseczkach, trzeba dezynfekować ręce, to jest wszędzie, więc, Swoją drogą taka refleksja, to są opakowania, czyli to jest rzecz, którą zaraz po zakupie produktu się wyrzuca. Tak, ale no tak to ale jest. Ale z drugiej strony klient kupuje oczami, powiem, tak? Klient po pierwsze kupuje oczami, dlatego te wyszukane grafiki, które dzisiaj są, te nadruki, gdzie na opakowaniu o wszystkim pan przeczyta, łącznie z przepisem, jak zupę ugotować, to tak to jest. Ale z kolei tektura jest tym odpadem, który w 100% nadaje się do recyklingu. I tak naprawdę tektura wraca do papierni, jest na nowo przerabiana,
I to ponownie gdzieś z celulozą na nowo w papierze wraca i mamy ten 100% recykling. Także dlatego dzisiaj upominamy Państwa, że opakowania tekturowe wyrzucamy do niebieskiego worka, a nie gdzie indziej, bo on wtedy wróci i drzew nie trzeba ścinać. Musimy już kończyć, dlatego jeszcze na sam koniec chcę zapytać, jakie są perspektywy na tę emeryturę? Na razie pożegnania już były, czy już No więc będą? Ja powiem, że nie, no trochę nie, ta, nie jest ten czas i tak jak chciałabym pożegnać się z wieloma, zarówno z pracownikami, czy innymi, bo niestety czas pandemii ogranicza. Pożegnałam się z pracownikami w firmie, to były takie spotkania, powiedzmy nie w dużych grupach. Natomiast dziękuję bardzo za zaproszenie, panie redaktorze, do studia, bo jest to miejsce, z którego mogę podziękować wszystkim, z którymi dane mi było i przyjemność pracować przez te wszystkie lata mojej pracy zawodowej. Dziękuję wszystkim bankowcom, drzewiarzom, z Palimexu i całemu otoczeniu, ale tutaj firmie przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy z nami współpracowali. To są i organizacje różnego rodzaju, to są dostawcy, odbiorcy towarów, usług, to są instytucje współpracujące, to są pozarządowe organizacje, z którymi też zawsze to partnerstwo utrzymujemy. Także tym wszystkim w tym momencie również mówię dziękuję, a co do tego, co będę robiła, mentalnie jestem nastawiona, bo no, tak sobie to poukładałam i taki sobie cel wyznaczyłam. Ostatnie dni to były duże emocje, nie ukrywam, i pewnie ten dzisiejszy też tutaj u Państwa w studio. Natomiast no ja na pewno będę dalej pracowała społecznie, bo tu jest to zaangażowanie moje duże. Tak, i dalej jest Pani radną powiatu leszczyńskiego. Tak, tak jest. Ale to są różne inne organizacje pozarządowe i tutaj na pewno będę, może częściej będę się pojawiała na różnych imprezach czy spotkaniach, które się będą odbywały, bo będę miała więcej czasu. Natomiast lubię czytać, pisać, rysować, malować, więc jakieś tam mam podkładane dokumenty. Pierwsze w kolejce. Książki? Nie myślę o książkach, bo dzisiaj wszyscy książki piszą, ale mam gdzieś podkładane jakieś dokumenty, fotografie, które chciałabym ogarnąć broszurą. Pani żeby napisała wspomnienia, tak? Mogłyby być bardzo interesujące. Na pewno. Ze względu na przykład choćby na historię przedsiębiorczości leszczyńskiej, już naprawdę musimy kończyć, więc tylko zapytam, kto po pani przejął firmę? Prezesem od 1 lutego firmy jest pan Adam Kenkel, jeden z braci właścicieli. To życzymy powodzenia. Oczywiście. Także nowemu prezesowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Halina Florek była prezes firmy Werner Kenkel w Krzysku Wielkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. O tym się mówi. Gorący temat w Radiu LK.